Cześć, witam was w kolejnym odcinku serii KO2. Dzisiaj sobie trochę pospacerujemy po mapie zamiast zwykłego przechodzenia poziomów. Też jeszcze nagram wyścig w tym odcinku. No i dobra, idziemy do pierwszej bramy. Dobrze, Level już ścinają wczytany. drzewa, aby Kao mógł bezpiecznie przejść dalej. Musisz im pomóc. Naciskaj na przemian przyciski ataku i akcji. Bobry zaczną szybciej pracować. Przycisk ataku i akcji, Na okej. miejsca. Gotowi? Start! Próbuj Bobry, jeszcze raz. na miejsca. Gotowi? Start! To nie wiem do końca, który przycisk użyć. Cholera. Przejść dalej. Dobra, Na już miejsca. ogarniam. Gotowi? Po prostu trzeba Start! Shift i E cały czas naciskać, bo w moim keybindingu przycisk akcji i ten. No i ten drugi przycisk właśnie w taki sposób działa. I dzięki temu Kao nie wpada do wody. I teraz znowu to samo muszę zrobić. Chociaż dość szybko to trzeba robić, muszę przyznać. Co jest? Bobry ścinają drzewa, Nie aby wiedziałem, że Kao Kao to mógł jest bezpiecznie clicker przejść jednak. na miejsca. Gotowi? Start! Tutaj dość łatwo się robi. A kurde, jak to robić, żeby szybciej to się przychodziło? Jestem ciekaw. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie wierzę, no! Co to Bobry jest? ścinają drzewa, aby Kao mógł Chwila, bezpiecznie może jeszcze przejść raz to dalej. przeczytam, może mi to coś Musisz im da. pomóc. Naciskaj na przemian przyciski ataku i akcji. Bobry zaczną szybciej Ataku i pracować. akcji. Może cały czas Shift E będę robić. Może to jakakolwiek Na różnica miejsca. będzie. Gotowi? Start! Ale chyba nie, to trzeba po prostu naciskać. Ale będzie słuchać klawiaturę w tym odcinku, coś czuję. Ale dość ciekawa minigra, muszę przyznać. I teraz dawaj. Wow! Teraz jeszcze pewnie ostatni fragment będzie. O cholera. Ale to mam nadzieję, że będzie łatwiejsze. No nie wierzę. No, ta próba już Bobry musi być dobra, ścinają nie ma drzewa, co. aby Kao mógłby na miejsca. Gotowi? Start! Ja mam wrażenie, że czasami przycisków nie łapię. Dobra, się nie tłumaczę, już napierdzielam dalej w klawiaturę. Fruit Ninja byłby dumny, muszę przyznać. W sumie to nie był clicker, tylko bardziej swinger. Dawaj, dawaj. No, serio? No dobra, jeszcze to zmontuję, żeby widać było, jak to całkiem przechodzę. No i dobra, spróbuję jeszcze raz. Bobry, na miejsca. Po wielu próbach niestety się nie udało. Ale ten tryb to jest kompletny bullshit. No come on, przecież.
Można po prostu sobie dodać do gry jakiś tryb kompletnie niezwiązany z niczym i jeszcze na podstawie napierdzielania na klawiaturze, który jeszcze opóźniony. Musisz wykonać. Na miejsca? Gotowi. No i też kolejna minigra. Bubr nauczy cię skakać na skakance. Każdy przycisk odpowiada czterem rodzajom skoku. Bubr pokazuje ci, który skok musisz wykonać. Naciśnij przycisk akcji, aby rozpocząć. Na miejsca? Gotowi? Start! Na miejsca? Gotowi? Kompletnie nie ogarnę tej minigry. Że te naciskam, ale to po chwili od razu przegrywam z automatu. What? Bubr na miejsca. Gotowi? Start! A? Bubr na miejsca. Gotowi? Start! Kompletnie nie ogarnię, o co tu chodzi. Okej, jest git, zalicza mi. Czyli trzeba po prostu nie... Znaczy, pulsacyjnie to po prostu robić. Zaraz się znowu rozproszę i... No i rim będzie... Co? Czemu mnie teraz cofnęło? Gotowi? Start! What? Dość szybko to się zamienia, muszę przyznać. Kiedy to się niby kończy? Aha, tutaj to już ja sfailowałem. Gotowi? Start! Takie dość dziwne te minigry, chyba... Albo jeszcze to w odcinku dogram. Ewentualnie, albo jeszcze... W każdym razie też przejdę do tego poziomu. Z wyścigiem. W każdym razie przejdę do tego poziomu z wyścigiem. Na miejsca. Gotowi? Start! I to tutaj wiem, że był specjalny sposób na używanie Nitro i taki jest dość nietypowy, muszę przyznać. Ej, co mnie wjechałeś? O ty chamie. Teraz. Na miejsca. Gotowi. Start. Wiem, że tutaj trzeba przyciskiem odcelowania się. Nie wiem, nie mam pojęcia dla... No czemu? Co on teraz wjeżdża? No, come on. Przysięgam, że przed odcinkiem on czegoś takiego nie robił. Dobra, lecimy jeszcze raz. O, teraz tak łatwo mu się nie dam. Wiem, że często na zakrętach na tym wyścigu trzeba uważać. Można łatwo wpaść w jakąś ścianę albo inną pułapkę w każdym razie. Dobra, jeszcze raz na wyskocznię. Już doganiam gościa. No co? What? Po tym mają jakąś lepszą fizyczność albo coś, bo no komand jest niemożliwe. Ej, zabrałem nitro. Znaczy, no tak, nitro w sumie. No i tutaj na tym zakręcie w lewo tym razem przejeżdżam. Zresztą znowu to się stało, no komand. Jak można zahaczyć tak o wyskocznie i jeszcze nie skoczyć? To trzeba być mną, muszę przyznać. No i dobra, przyspieszamy cały czas nitro. No i teraz wystarczy tylko
dojść do mety w sumie, bo jak raz się już wyprzedzi tego wodza piratów, że tak powiem, też jest praktycznie po wyścigu. No i też jak się już rozpędzi się odpowiednio, to już pułapki, jak widać, niewiele robią, typu beczki, ale o ściany nadal można się pewnie zbagować, więc lepiej ich unikać. No i kolejna wyskocznia. Właśnie trzeba po prostu cały czas trzymać się przycisku przyspieszania. Czy można po prostu pulsacyjnie, na przykład na zakrętach to się przydaje. Pulsacyjnie znaczy, że po prostu parę razy przycisk trzeba nacisnąć, nie, ale niekoniecznie w takim sensie, że jednostajnie. Tylko z przerwami. No i lecimy dalej. Kolejne przyspieszenie, że tak powiem, zebrane. O, ja tutaj już nie wiem, co się odwaliło. No, się o ścianę zahaczyłem. No i co? Kolejny raz przez lewą stronę przejeżdżam. Taki lewy, prawy. Bo tam jeszcze dalej mogłem przejechać. I to jest po wyścigu. No i bardzo dobrze. Następny odcinku już na zwykłe przechodzenie levelów po prostu przejdziemy. No i w następnym poziomie to będzie... I w sumie też fabułę możemy teraz zobaczyć, bo czemu nie? To jest jakiś żółw. Zaczekaj. Nie mogę z jego śmiesznego wyglądu tej postaci. Słyszałem od papugi, że pomogłeś wielu zwierzętom. Nasz świat także potrzebuje twojej pomocy. Hunter wraz z ośmiornicą zatruwa ocean. Wszystkie żółwie, które im przeszkadzały, zostały zamknięte w klatkach. Pokonaj ośmioramiennego bandytę i uwolnij moich przyjaciół. Nie mogę ze sposobu, jak on się komunikuje. Pokonaj kurde, sam też nie umiem mówić. Ośmiorękiego bandytę. Czy to chyba jakieś nawiązanie do tego? Do jednorękiego bandyty, czyli pewnie jakiś kasyn? Ciekawe, że w tej grze coś takiego jest. No i następny poziom to będzie niebezpieczna rafa. No i dobra, to by byłoby na tyle w tym odcinku. Z tej strony oczywiście był Arket, no i na razie.